Siemanko wszystkich, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszej serii Rozwojowe Gospodarstwo. W dzisiejszym odcineczku zakupimy sobie siewnik do kukurydzy. Właśnie taki, o, to sobie kupimy. Następnie zostawcie suba, zostawcie lajka, napiszcie komentarz hashtag nowe, a przypnę Wam serduszko. To jest ostatni odcinek z tego sezonu. Więc zakupimy sobie siewnik. Właśnie taki. 6-metrowy, pojemność 600 za 26 tysięcy. Kupione. Ale czy my tam właśnie mamy jakieś nasiona? To chyba nie mamy. On ma 6 tysięcy. To chyba kupimy od razu nasiona. Worek z nasionami, dobra. Gdzieś takich worków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tego już nie, bo to sześć worków tylko. Dobra, jest nasz nabytek nowy. Taki 6-metrowy siewnik do kukurydzy. 6 woreczków jest. Odpalamy ciągnik. I teraz musimy go zwieźć na gospodarstwo. Czepimy sobie do naszego byka klasa. Czy to się jakoś otwiera? To się chyba nie otwiera. Po prostu napełniamy. To już? Albo to... Jaki ja jestem... Jakiś taki, nie wiem, przecież to było 600. 600, a nie 6000. Dobra, no to teraz lecimy na gospodarstwo. W tym sezonie nie będziemy siać na razie. Zaczniemy nowy sezon od siewów. W dzisiejszym odcinku także zakupimy sobie nowe pole. Już Wam mówię, które. Siewnik to szeroki jest, jak nie wiem co teraz, znaczy 6-metrowy. Gdzie sobie go odstawić, pytanie, nie wiem, dajmy. Odstawmy go na razie tutaj. Dobra, sobie to teraz coś zgaszę. Pole kupimy sobie właśnie oto to pole za 107 tysięcy. Obecnie są na nim buraki cukrowe. Prawdopodobnie, że będzie zorać, to pole od razu powiększyć. To co? Kupujemy je. Taki landzik ogólnie tutaj przed górą. 107 tysięcy kupujemy. No i mamy to tylko 53 teraz. No i to, żeby odcinek nie był zaraz za krótki, no to sobie od razu to pole powiększymy. Powiększymy tyle, ile zdążymy, tyle, na ile nam czas pozwoli. Dopiero trzecia minuta, to taki odcinek krótki, to byłby taka nowość, ale tak z 10, żeby trwał. Nikt tam nie jedzie, nikt nie jedzie, dobra, można. Także jak to powiększamy? Czekajcie. Land to mamy dokąd? Land. Land mamy. No prawie na równi tutaj gdzieś z polem. Tutaj mamy gdzieś tą granicę naszą. Więc tak pojedziemy. No i tak to wszystko trzeba będzie zorać, bo ja na razie w buraki cukrowe nie będę szedł. To może kiedyś kupimy tą maszynę, co widzieliście na odcinku podczas zbierania ziemniaków, aż buraków cukrowych. Gdybyście to była misja, żebyście nie myśleli, że... Jak ktoś nie my czytać. Tak gdzieś, no dotąd. Tu już nie ma dostępu do tego terenu nawet.
Teraz tak polecimy po ukosie, żeby tak akurat tamten wierzchołek pola zahaczyć. Jest trochę tak nierówno. Ja mówię, że będę musiał sobie to wszystko poza odcinkami powyrównywać. No też mamy taki właśnie krzywiznę. O, tak, pole zrobić. Nie wiem, czy robić przez tą kurno, to jest taka krzywa, to jest taki dołek. O, nie wiem, właśnie z tymi wielkimi maszynami to będzie ciężko to robić później. A sobie tą górkę trochę tam wyrównam wszystko, żeby to było. Miało ręce i nogi. Jeszcze możemy pociągnąć. Dobra. Tak może być. Napiszcie pod tym filmem komentarz, hashtag, bo ja wam chyba nie mówiłem. Nie mówiłem, nowe. No widzicie właśnie, jak tutaj nie haczy. Będzie wyrównać, no zobacz. No zobaczcie, jak to wychodzi. Po prostu totalna nierównota. No. Takie nierówności. Czemu ja tego nie przygotowałem przed odcinkiem? Albo tak, nie wiem, możliwe, że skoro tutaj jest tak nierówno, to może to pole nie będziemy tam robić, aż się tak dodało pchać pod samą drogę. Znowu to równo, to się może coś popieprzyć. Przepraszam za słowo. No takie brzydkie nie jest, więc tak może dotąd je zrobimy. No znowu deszcz pada, widzicie? Nie wiem, dzisiaj coś, jakaś właśnie chmura przechodzi. Bo znowu nagrywam, tego samego dnia ogólnie nagrywam firmę na zapas, więc jakaś chmura przechodzi, coś się dzieje z tą pogodą. Widzicie, tutaj nie chce to nam coś złożyć w tym. Dobra. Czyli to pole sobie zakończymy gdzieś właśnie tak po narównie, jak tutaj zrobiłem, bo nie ma sensu się pchać właśnie w to nierówne. Takie bardziej głębocznie pług, tak się wyrażę. Coś ten deszcz lubi po prostu. O serio i w ogóle, że tak ciągle pada. Napiszcie w komentarzu, czy w holu, czy w końcu tego Minecrafta chcecie, czy nie chcecie, bo ja nie wiem naprawdę, czy nagrywać dla was tą serię, czy nie nagrywać. Nie wiem. Pułapka widzę, że jest sporo wyświetleń, jest nawet sporo, więc nie wiem. Muszę się zastanowić jeszcze. Nad tymi nagrywkami Minecrafta. Widzicie? Czyli tutaj też tak nie zahaczyło. Chyba, że ja tak właśnie go opuściłem, tutaj to tak skoczyło nagle. 13 minęła już. Akurat ten przejazd zrobimy i się odcinek już zakończy. I co, odcinek dobiegł końca. Zostawcie suba pod tym filmem, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz hashtag nowy, tak jak wam mówiłem. Zapraszam was na mojego Instagrama Piotr777 Podłoga.
Zapraszam Was także na kanał Adamix555. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale Linarka.